No tak. No tak, moi drodzy, zabieramy się już za pracę. W poprzednim odcinku przeanalizowaliśmy sam algorytm, jako taki, zastanowiliśmy się, co on robi. A teraz konkretne już zadanie maturalne, czyli Ciach, mamy takie zadanie. Wiemy już, że funkcja pisz numeruje mi kolejno wartości, takie w jakim, druga ota, ta, ta trzecia, ten trzeci parametr oznacza w jakim systemie, czyli tu wiemy, że w systemie dwójkowym, a tu ile pozycji ma mieć cały napis. No ponieważ napis tutaj jest akurat pusty, no to po prostu będzie to 0, to masz dwie pozycje, to będzie 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tak? I to już wiemy, że taki wynik nam dla tej funkcji będzie, bo już mamy to w głowie. No i teraz pytanie. Uzupełnij miejsca oznaczone kropkami w drzewie wywołań funkcji PISZ otrzymanym w wyniku wywołania PISZ 2 na 2. Czyli to drzewo, które rysowałem, tylko ja rysowałem nie w pionie, a w poziomie, to drzewo tutaj ma. Dwa, tylko rozgałęzienia, nie trzy. No i to drzewo ma kolejne wywołania. Czyli najpierw mamy pierwsze wywołanie. No właśnie, potem trzeba podać odpowiednią kolejność wywołań funkcji. Pisz kolejność, tak? W punkcie B. Natomiast najpierw musimy kropkami oznaczyć, co będzie tutaj. No to myślę, że to będzie dość proste. Może zaczniemy od, od przeanalizowania kroczek po kroczku. Wiemy też, że mamy kolejność wywołań, czyli tak, najpierw jest funkcja główna, pisz dla pustego napisu i dwa i na dwa. Czy dwa jest większe, to pierwsze, od długości napisu? No jest, bo napis jest pusty, czyli doklejamy dla zera i dla jedynki. Tak. Więc najpierw doklejamy do pustego 0, potem doklejamy do pustego 1. No więc tu będzie kolejność taka, że tu jest 2, ale tu nie mogę napisać 3, bo być może ten klon jeszcze będzie się dalej klonował. Więc to nie jest tak, że jest 1 2 3, tylko ten klon tutaj czeka, zanim się wywoła, zanim skończy działanie klon w tym miejscu. Więc ten klon, no, chyba, że mielibyśmy wywoływanie tych funkcji. Są takie języki i takie przypadki, że te funkcje są wywoływane nie po kolei, a synchronicznie. I wtedy wynik tego może być całkiem odbiegający od tego, co wymyślili sobie tutaj twórcy tego zadania maturalnego. W tym zadaniu naturalnym zakładamy, że jest jakby jeden wątek, jeden rdzeń, i że nie może być tak, że, a program sobie uzna dobra, mamy dwa klony, to ja do tego przeznaczę jakąś tam część, jakiś tam wątek na innym procesorze, a na przykład do tego przeznaczę wątek na innym procesorze i się to rozejdzie, tak? Więc tu musimy zakładać, że mamy jeden wątek i jest to po kolei, czyli ten pisz wywoła dwie, ale najpierw wywoła pierwszy, a ten pierwszy. Może się klonować. Czyli ten pierwszy, który się klonuje, znowu dopisze jedno 0 i dopisze jedynkę. Czyli ten pierwszy tutaj mamy 3. No i co? I teraz znowu sprawdzamy, czy się klonuje dalej. Ja się nie klonuje dalej, ponieważ tu już napisze nam po prostu 0,0. Zero zero, no bo długość 0,0 zero zero jest już równa 2, więc tu z tego rozgałęzienia to po prostu jest napis 0. 0. No to ten się skończył, wraca do tego, i ten wywołuje tu. Czyli tu jest 4. No i ten znowu ma tą odpowiednią długość, więc ten po prostu napisze, napisze nam 0,1. No więc taką mamy kolejność. No i teraz ten się skończył, wraca do tego, idzie do tego, ten ma jeszcze do wywołania kolegę, i tu dopiero jest 5. No i ten 5 co? Doklei 0 i doklei 1. Czyli ten zrobi tutaj. 1, 0 i 2, 2. Czyli ten będzie szósty. Ten już co zrobi? No, już napisze, tak? Wróci tu. Ten wywoła kolejnego klona, czyli siódmy klon będzie tu. No i to będzie co? Pisz. No i ten już napisze 1, 1. No i widzimy, będzie to dokładnie w kolejności systemu dwójkowego. To, 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 to. No i ten, jak wróci, to już się skończy wywoływanie i tyle. No i w ten sposób w tym odcinku szybko uzupełniliśmy zadanie drugie i zapraszam Was do następnego odcinka. Do zobaczenia, cześć i pa.